Dobry wieczór. Albo dzień dobry. Zależy kiedy na was się natknęliśmy. To znowu my i może na początku chcielibyśmy podziękować? A nawet nie chcielibyśmy, tylko bardzo nie, wam dziękujemy. Nie chcielibyśmy. Za odbiór naszego pierwszego podcastu. Myślę, że mogę mówić i za siebie, i za Natalię, że no, byliśmy bardzo zestresowani po opublikowaniu, jak to zostanie przyjęte. No, a dobrze poszło. Więc teraz witamy się z wami na YouTubie, jeżeli oglądacie nas na YouTubie, i chcielibyśmy was zaprosić na Spotify, jeżeli macie na to ochotę. A jeżeli słuchacie nas na Spotify, to jakby co, mamy też kanał na YouTubie. Ale bardziej prawdopodobna jest chyba ta pierwsza opcja. W każdym razie link jest w opisie do naszego profilu na Spotify, a dzisiaj zaczynamy drugi odcinek. Tak, dzisiaj poruszymy taki temat, który jest, no nie wiem, nie da się bez tego żyć. Trochę od tego uciekaliśmy, ale już nie uciekniemy dalej. I podcast jest świetną okazją, żeby sobie o tym pogadać. Widziałam na stronie na Facebooku, mój kolega opublikował taki śmieszny obrazek z napisem i wam teraz przeczytam, tylko to jest po angielsku, więc będę to tłumaczyć, to nie wiem, czy to będzie tak super. Teraz, kiedy talibowie kontrolują Afganistan, zamkną kościoły, puby i kina. Brutalnie powstrzymają całą muzykę na żywo i publiczne protesty, a nawet zabronią ludziom podróżować pomiędzy jednym miastem a drugim. A nie, czekaj. Pomyliło mi się. To Australia. Ale nie będziemy rozmawiać o sytuacji w Afganistanie bieżącej. Nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. W dziedzinie Australii też nie jesteśmy ekspertami, ale chcielibyśmy tak podywagować o tym, czy sytuacja w Australii teraz jest taka jak w Afganistanie. To dokładnie znaczy, tak. Czy taki reżim tu jest. To Natalia może sprowokował ten obrazek i ten cytat do tego, a mnie sprowokowało to, że ostatnio oglądałem pewną debatę na polskim kanale YouTube. To był dokładnie kanał Nowej Konfederacji. To jest taki think tank. Tam są takie bardzo merytoryczne i dobrze opracowane debaty. I ta debata była na temat tego, jak Polska powinna przygotować się na nadchodzące prawdopodobnie problemy z pandemią. I gdzie powinno się ustalić tą odpowiednią skalę działań, jeżeli na jednym jej końcu jest taki totalny, że tak powiem, zamordyzm, kontrola państwa nad człowiekiem, ograniczanie praw obywatelskich w celu właśnie zwalczania tej choroby, a na drugim biegunie byłoby totalna wolność, ale no pozwolenie temu wirusowi szaleć. I gdzie powinno się ustawić tą odpowiednią poprzeczkę? I co bardzo mnie zaskoczyło w polskich mediach, jako ten skrajny przypadek tego totalitaryzmu covidowego, jest przywoływana właśnie Australia i Nowa Zelandia. No. No i teraz właśnie chcielibyśmy wam powiedzieć, czy w tym strasznym reżimie, według polskich, nie wiem, czy wszystkich mediów, czy niektórych mediów, jak nam się żyje w tych ciężkich czasach australijskich. Ale no, musimy was zawieść, bo nie będzie to kolejny smutny odcinek, jak nam jest ciężko i jak trzeba narzekać. Bo jak nasi widzowie wiedzą, albo osoby, które mają jakiekolwiek pojęcie o Australii, wiedzą, Australia jest bardzo duża, po pierwsze, więc też mówienie, że coś się dzieje w całej Australii, już samo w sobie nie może być obiektywne, bo Australia jest podzielona na stany, które mają zupełnie inne rządy. Tak, to jest na tyle istotne, że nawet umieszczamy tą uwagę w każdym opisie naszego filmu, bo naprawdę wydaje mi się, że każdy człowiek ma taką tendencję do tworzenia i szukania analogii do czegoś, coś, co zna, i automatycznie porównuje Australię do Polski. Bo to kraj i to kraj? To nie jest zbyt udana analogia. Wydaje mi się, że jeżeli już na siłę byśmy szukali analogii, to porównujmy bardziej Australię do Unii Europejskiej. Nie wiem, czy się zgodzisz. To też nie jest super dokładne, ale wydaje mi się, że będziemy bliżej prawdy. No, dokładnie. No i teraz tak, mamy całą Australię, która jest podzielona na te stany, i w tych stanach każdy rząd sobie inaczej zaplanował, jak tą chorobę podejść, a także w każdym stanie inaczej ona się rozwija, nie? Bo na przykład my jesteśmy w Queensland. To chyba jest najszczęśliwsze miejsce do życia w czasie pandemii, tej, która teraz się dzieje, bo no, u nas się nic takiego strasznego nie dzieje.
tak szczerze mówiąc. I nie działo się praktycznie nigdy. Pewnie jest teraz, może niektórzy z was powiedzą, no na pewno tak nie jest, bo też przecież były lockdowny i jak na przykład ktoś pracuje w, nie wiem, w organizacji wesel, albo jak sam chciał mieć wesele, no to mu się trochę plany pokrzyżowały, nie? Ale na nas, na osoby, które są, no Krzysztof jest essential workerem, ja teraz już obecnie też pracuję z domu, więc, znaczy mam możliwość pracowania z domu, więc mnie to nie interesuje, czy jest lockdown, czy nie, ja idę do pracy. I no i tutaj tak aż, no nie wiem, na nasze życie to nie oddziaływało za bardzo, to co się działo przez te poprzednie miesiące. Tak, tak. Miejmy na uwadze, że u nas właśnie końca dobiega zima, więc ostatnie 3 miesiące to były te 3 najchłodniejsze miesiące tutaj w Australii. Czyli w tych miesiącach jakby wirus ma największe szanse rozprzestrzeniania się, to są najbardziej sprzyjające warunki. I no fakt jest, że parę razy te lockdowny tutaj się przewijały przez Queensland. Celowo nie robiliśmy na ten temat żadnego tutaj researchu i nie podamy wam danych dokładnie, ile dni byliśmy zamknięci, ile razy to się zdarzało i średnio jak długo trwało, bo chcemy, żeby wam pokazać i opowiedzieć, jak to wygląda z takiej perspektywy przeciętnego zjadacza chleba, jakim jesteśmy, mieszkającymi w Queensland. I no, mogłabyś powiedzieć, jak... których rzeczy, które normalnie robisz, nie mogłaś robić przez te tygodnie, które byliśmy w zamknięciu? No ja z tego, co pamiętam, tak najżywiej, to było to, jak było to, co się działo w zeszłym roku, co cały świat praktycznie był taki, że o, co teraz trzeba zrobić? I wtedy na jakiś tam czas straciłam pracę, tak jakby, no bo nie miałam godzin, tak, tak, więc jakby nie miałam płacone. I potem byłam sfrustrowana, bo Australijczycy dostawali pieniądze za to, że jakby im się krzywda dzieje, nie? A my nic, tylko nam premier powiedział, że jak przecież jedźcie do domu, nie? Możecie wracać, nikt was tu nie trzyma. Ale to było dawno, nie? To było w zeszłym roku. No dokładnie, chyba no, tutaj... Więc teraz w tym, co się dzieje teraz, czyli można powiedzieć, jak świat sobie radzi z tą już... z radzeniem... Jak świat sobie radzi? Jak świat... się organizuje w tej nowej rzeczywistości, to można powiedzieć, że dopiero mogę opowiedzieć od tego roku. To pamiętam, że w styczniu był 3-dniowy lockdown, potem długo, długo nic i teraz chyba był też kilka dni jakiś lockdown, tak całkiem niedawno, tak z miesiąc temu. No tak, tak. I to jest wszystko, co ja pamiętam. I pamiętam, że w pierwszym lockdownie to jeszcze pracowałam w restauracji, więc tak jakby straciłam godziny, ale to były tylko 3 dni. A teraz... nic mi się nie stało, bo pracuję z domu, więc nie zauważyłam. No, wydaje mi się, że mieliśmy ze 3 lockdowny teraz zimą, czyli w okresach czerwiec, lipiec, sierpień. I bezpośrednio na mnie to rzutuje tak, że po pierwsze ja gramy dwa razy w tygodniu w siatkówkę. Mieliście korki do pracy. Mieliście korki do pracy wyraźnie, bo naprawdę na mojej trasie są korki, no to w tych tygodniach nie było. Miałem odwołaną siatkówkę, na którą normalnie jeżdżę 2 razy w tygodniu. Przez parę tygodni ona się po prostu nie odbywała. Były zamknięte siłownie, też się staram chodzić na siłownię, ale to nie jest... jak widać po mnie, nie grozi mi zostanie kulturystą, więc takie odpuszczenie sobie siłowni przez 2-3 tygodnie to częściej zdarza mi się z powodów poza lockdownowych niż lockdownowych, więc to nie jest mocno odczuwalne w moim przypadku. Nie mam pojęcia, czy takie rzeczy jak fryzjer są otwarte, bo te lockdowny są na tyle krótkie, że opóźnienie tego o parę dni, czy nawet 2 tygodnie nie wpływa na mnie w żaden sposób. No tak. I są zamknięte granice międzystanowe. Wydaje mi się, że nadal są zamknięte granice międzystanowe. No nie jesteśmy aż takimi podróżnikami, żeby to też na nas bezpośrednio wpływało. Chociaż my mieszkamy dosyć blisko południowej granicy Queensland. Gold Coast jest ostatnim miastem, zaraz poniżej Gold Coast jest już granica, ale no też jest jeszcze dużo, dużo do zobaczenia w Queensland. Żeby nas to jakoś ograniczało znacznie. No właśnie, i tutaj dochodzimy do tego, co to właściwie, o czym mówią ci ludzie w Polsce, z tych mediów, które do nas też docierają, jako że jesteśmy polskojęzyczni, które mówią, że w Australii się tak strasznie dzieje źle. No i mi się wydaje, że oni mówią po prostu o innych stanach, na przykład tak jak to, co się w Sydney dzieje, to, co się powiedzmy w Melbourne działo albo dzieje nadal, że tam jest tak, że jest tam, wiesz, 500 nowych przypadków dziennie, nie? I no i tam rzeczywiście robią tak, że no zamykają, nie? I teraz na przykład do końca chyba września ma być lockdown w Sydney, tak czytałam gdzieś, ale czytałam po polsku, więc nie wiem, na ile to jest rzetelne, nie? Że do końca września ma być lockdown na przykład w Sydney.
Więc i że tam są takie kary pieniężne, nie? Jak cię policja wyczai gdzieś, to zaraz bulisz. To może nie być przyjemne. To fakt, nie? Ale nie rozumiem, że na przykład ludzie się z troską pytają o mnie, czy ja jestem w porządku, nie? To ja się trochę... Z jednej strony nie obwiniam, bo wiem, że tak jak mówiłeś wcześniej, trudno czasami zrozumieć, co to znaczy, że Australia jest krajem i Polska jest krajem, ale to są dwie zupełnie inne, jakby inaczej podzielone to jest, inaczej to działa i Australia jest znacznie większa. Ale z drugiej strony to mnie trochę wkurza, bo to pokazuje, jak wiele rzeczy my nie weryfikujemy i tylko po prostu za dużo jest rzeczy na świecie, żeby je wszystkie zweryfikować i niektórzy ludzie po prostu biorą to, co jest dane i wierzą w to. I jak to pokazuje, że pewnie jest milion takich rzeczy, w które ja też wierzę, a które są zupełnie nieprawdziwe, nie? I jakoś absolutnie. Są w takim mega uproszczeniu mi podane kiedyś, jeden raz, czy tam parę razy i ja po prostu to biorę, bo mi się nie chce nad tym zastanawiać. Kończąc myśl, to jest tak trochę jak czasami ja na przykład mówię, że jestem z Polski, a ktoś się mnie pyta, z Warszawy? No w sensie, tak, Warszawa jest w Polsce, nie? I to jest pewnie jedyne miasto, które ta osoba zna z Polski, więc ona się mnie pyta, czy ja z niego jestem, ale mnie to trochę obraża, nie? Że nie jestem z Warszawy, nie mam nic do ludzi z Warszawy, ale Polska jest większa niż tylko sama Warszawa. I tak samo jak ktoś z Polski teraz się mnie pyta, czy na przykład ja jestem w porządku, czy tutaj tak źle nam się dzieje, no to mnie też to trochę wkurza, bo jak ktoś wie, że ja jestem w Queensland, to mógłby wiedzieć, że Australia to nie jest tak, że wiesz, wszystko jest takie samo. No i po to nagrywamy, żeby jakoś tak stonować nastrój. I jest tak, jak mówisz, że do jakiejś takiej szerszej opinii publicznej się przebijają te rzeczy, które są naj. I takie już pogłębione, nie przebije się do tego, że na przykład w Nowej Południowej Walii, w Australii sytuacja covidowa wymyka się spod kontroli. Trzeba napisać, w Australii sytuacja covidowa wymknęła się spod kontroli. Tak jak nie wiem, czy pamiętasz, to było chyba na początku zeszłego roku, były te pożary wielkie w Queensland, w Australii. No. I też było bardzo podobnie, bo nie można było napisać w mediach, we wiadomościach podać, albo napisać, że są pożary w Australii, które są od zawsze, są co roku, czasem większe, czasem mniejsze. Te są największe od powiedzmy 10-15 lat, ale na pewno nie największe w historii, nawet nie największe w tym wieku. No bo komu się chce takie coś czytać? No tak. Kliknęłabyś w artykuł, że w Australii w tym roku pożary dwa razy większe niż zwykle. No nie, ale wiesz, to też my sami nie jesteśmy lepsi, bo ile razy nazywamy filmik coś tam w Australii dla uproszczenia, nie? No bo to prawda. Tytuł ma mało słów na YouTubie i musimy w tych słowach wpisać coś najbardziej chwytliwego, wciąż zgodnego z prawdą, ale jednak nie wdawając się zbyt duże szczegóły, więc czasami po prostu piszemy, że coś tam w Australii, że coś robimy w Australii, albo gdzieś tam jedziemy w Australii, albo nie wiem, jakaś plaża w Australii, ale tak naprawdę to jest plaża w jednym miasteczku, gdzieś tam na południu Queensland, powiedzmy, nie? No to trochę nawiązanie do poprzedniego odcinka, bo jakąś taką granicę moralną trzeba sobie wyznaczyć pomiędzy zainteresowaniem widza, ale nie wprowadzaniem go w błąd. I wydaje mi się, że taka strategia, którą mamy, że pozwalamy sobie trochę więcej w tytule i w miniaturce, ale w treści już nie przedstawiamy takich treści, które mogłyby widza wprowadzić w błąd. Staramy się, jak najbardziej, oczywiście. Staram się tego nie robić. Staramy się was wprowadzić w błąd, jak najbardziej się da. No i właśnie... Czy pozwolę sobie jeszcze nawiązać do poprzedniego odcinka, to wydaje mi się, że trochę nasz kanał na tym cierpi. Poprzedni odcinek to który jest? Poprzedni odcinek podcastu o dramatach młodego youtubera. No bo kiedy jest Australia na ustach sporej części osób w Polsce, jak na przykład było z tymi pożarami, to można by było iść tak z duchem czasu i powiedzieć, dobra, teraz wszyscy myślą, że dużo się pali. Potwierdźmy ich w tym, zróbmy jakiś dramatyczny filmik, znajdźmy jakieś dramatyczne ujęcia. Nie wiem, czy pamiętasz tą żałosną grafikę niby z satelity, która pokazywała, że Australia płonie. Podrzucić to na miniaturkę i powiedzieć, że jest dramat, najgorzej na świecie. Pożary widać z kosmosu. Tak. Jakby co, to nie było tak, nie? Nie było ich widać z kosmosu. No, staram się tego nie robić i mam nadzieję, że widzowie to doceniają, że ten kanał jest tak trochę... Staramy się być bardziej rzetelni. No. Ale wracając do tematu, to jak nasze życie się zmieniło, to mówiliśmy,
To, że teraz praktycznie nic ciekawego się nie dzieje, to mówiliśmy. I ogólnie możemy powiedzieć o szczepionkach i o tym, moja mama mi przysłała taki artykuł, nie wiem, z miesiąc temu, że i tam taki ucieszony premier Australii, że o, że Polska wysyła milion szczepionek, tak. Nie? I on tam taki przedstawiony na takim zdjęciu jak taki aniołek. No. I tam taki, wiesz, po polsku, no to było, nie wiem, jaką gazetę moja mama czyta, nie? Ale tam było, że tam coś, że jest premier, że premier dziękuję Polsce i w ogóle. Tak, z trzech źródeł do mnie dotarł ten artykuł. Po polsku i po angielsku. No, milion szczepionek Polska odsprzedała Australii. I to był dla mnie taki też alarm, bo ja to przeoczyłem, ten moment, w którym Polska zaczęła sobie lepiej radzić z pandemią niż Australia i to Australia była tym krajem, który potrzebował pomocy takiej niemalże humanitarnej, gdyby to było oddane za darmo. To... Tak, ja czytałam, że te szczepionki, to milion szczepionek było odebranych w Sydney i one miały być przeznaczone dla właśnie w Sydney, na pomoc tam, dla grupy wiekowej chyba 20-30 czy coś. Czyli już takich całkiem... To już zaawansowane. Młodzieniaszków. Nie znam bieżących statystyk, jak ta wyszczepialność. Ja czytałam dzisiaj. O. Tak trochę starałam się przygotować i czytałam, że chyba w Polsce jest 50% ludzi, którzy przyjęli co najmniej jedną dawkę, a w Australii chyba 25%. O, to słabiutko. No. Tutaj tak tego... No wiecie, bo tak jak mówiłam, niby jest tak strasznie, ale tutaj w życiu codziennym to tego nie widać za bardzo. I ludzie o tym nie rozmawiają. I też nikt tym tak nie żyje za bardzo, jak nie jest w tej branży, która jest tym może tak bezpośrednio dotknięta, to zgadza się. Umyka to czasami nawet w życiu codziennym. Dla osób, które prowadzą mniej aktywny tryb życia, to bardziej taki praca-dom, to jestem w stanie uwierzyć, że nawet nie zauważą tego lockdownu. Tych lockdownów, które były. No i dlatego też o te szczepienia nie ma tutaj żadnej burdy. Ja, to kolejna rzecz na Facebooku, jak czasami otwieram i tam w Polsce mam takich niektórych znajomych, bliższych lub dalszych, bez podawania nazwisk, którzy tam tak się kłócą strasznie, nie? Jeden mówi, że nie szczepcie się, coś tam, że co, będą mi wolność osobistą zabierać, nie? A potem drudzy mówią, że właśnie wiesz, szczepcie się, co jesteście debilami, nie? No i no nie wiem, no. Kiedyś też nie, jak nie było szczepionek i ludzie pierwszy raz dostawali szczepionki, to wszyscy się cieszyli, że przestaną umierać na jakieś choroby, które dotąd miały bardzo wysoką śmiertelność. A teraz, jak są szczepionki, to ludzie zaczynają się obrażać, nie? Że takie coś jest. Zgadza się. Tutaj nie miałam czegoś takiego, żeby ktoś mnie tak mówił w jedną albo w drugą stronę. No, taka temperatura tego sporu osób, które są za szczepieniem się i które są przeciw, jest na tyle wysoka, że jeżeli my w poprzednim odcinku narzekaliśmy, że mamy mało subskrypcji, to po tym odcinku pewnie stracimy połowę, no bo wydaje mi się, że Polska jest tak symetrycznie podzielona na tych, którzy są za i którzy są przeciw. I wydaje mi się, że większym problemem jest to, że jedni nie potrafią zrozumieć argumentów drugich i wrzucają ich wszystkich do jednego worka jako antyszczepionkowców albo covidian i mało kto się słucha nawzajem. A w obu stronach są pewne punkty, z którymi można by się zgodzić. No dobra, no to jeszcze to właśnie a propos tego, że jak rząd manipuluje tłumami, jak chce zmuszać ludzi do robienia różnych rzeczy, to w Australii jest teraz coś, co też niektórych ludzi wkurza, ale wydaje mi się, że bardziej ich to wkurza, bo to jest po prostu niewygodne, niż że oni myślą tak głęboko o tym, że to jest jakieś takie śledzenie i konspiracja, a mianowicie ta aplikacja, która teraz przed każdym trzeba mieć telefon, wchodząc do każdego praktycznie miejsca, do każdego sklepu, korzystając z usług jakikolwiek. Jak ja wchodzę do pracy, to też na drzwiach przed pracą muszę zeskanować kod, który służy do śledzenia, nie? W razie gdyby był jakiś przypadek, to żeby wyśledzić wszystkie osoby, które mogły mieć kontakt z taką osobą
przez to, że te osoby... Zgadza się. Jest to wszędzie. Ma to taki fajny ujednolicony wzór na takim bordowym tle, duży kod QR i wszędzie, w każdym miejscu użyteczności publicznej, na każdym dworcu, w każdej restauracji, wszędzie trzeba się zeskanować. No i właśnie, no, nie wiem, czy to jest wtedy złe, że tak robi rząd, czy dobre, że chce wszystkich wyśledzić w razie czego. Czy to jest dobre, czy złe? Jeżeli to jest skuteczne, to wydaje mi się, że rząd mógłby posunąć się do gorszych metod, chcąc śledzić, kto dokładnie gdzie i kiedy był. I wydaje mi, bo jest pewna dobrowolność w tym skanowaniu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja na 100 razy, które ten kod zeskanowałem, może ze 2 razy byłem zapytany później w tym miejscu, czy zeskanował pan kod. I nigdy to nie było w żaden sposób weryfikowane, tylko było tak lub nie. Więc nie ma takiego nacisku na to, żeby nie wejdziesz, jeżeli tego nie zrobisz. Jest w tym taka doza dobrowolności. No u nas w restauracji było tak, że jak nie zeskanowałeś, to nie mogliśmy cię wpuścić. Okej. Faktycznie u was tak było. Ale nie wszędzie tak jest. No, bo chyba były też kontrole pod tym. Jakby kontrolerzy sprawdzali to, czy te miejsca tego pilnują, nie? Że wiesz, kontroler wchodził i jak nikt go nie zapytał, czy zeskanował, to mógł wkleić tam jakiś mandat, nie? Takiej instytucji, która tego dobrze nie pilnowała, ale to było kilka miesięcy temu, więc nie wiem, czy nadal aktualne, ale kiedyś było aktualne. Okej. Okay. No ja właśnie parę razy się spotkałem, ale znacznie częściej nie. No jednak większość czasu to są po prostu sklepy spożywcze, bo my może jemy na mieście raz na 2 tygodnie, a do sklepu spożywczego chodzimy co 2 dni. Więc ja tego tak odnoszę bardziej do supermarketów. No. Nie no, mi się wydaje, że to jest dobre. Ogólnie za mało wiem, żeby wydawać jakieś takie górnolotne osądy, ale no Australia dobrze, znaczy przynajmniej Queensland. Nie wiem jak cała Australia, ale w Queensland naprawdę nie było takiego ognia jak w innych miejscach na świecie, nie? Więc albo mamy po prostu dużo szczęścia, albo to co robi ten rząd to rzeczywiście działa i ma sens. No tak, jest wyraźna taka strategia, że nie pozwalamy się rozprzestrzeniać, bo te lockdowny, to warto dodać, one są po pojedynczych przypadkach. Gdzieś tam są stwierdzone 3 przypadki, dobra, zamykamy się na 3 dni, spróbujmy wyśledzić wszystkich, którzy mieli kontakt z zakażonym i spróbujmy to zgasić w zalążku. Bo wydaje mi się, że te lockdowny tracą sens w momencie, w którym jest już wiadomym, że to już jest nie do powstrzymania. No właśnie, dokładnie o to, co chciałam też powiedzieć, że to właśnie przez to chyba było w tym, czego ty słuchałeś. Nie wiem, czy to był podcast, czy debata. Jakiś wywiad, debata. No to w tej debacie to oni się tak jakby śmiali, nie? Czy tam mówili, że to jest głupie, że Australia, cała Australia oczywiście, robi jakiś duży ruch na podstawie jednego czy tam kilku przypadków. I oni się z tego śmieją, nie? Że to jest taki totalitaryzm czy coś. No ale... A to właśnie chyba o to chodzi. Nie ma sensu większego niż na przykład cała Polska jest, powiedzmy, cała Polska, znowu będę teraz ja będę tym złym. No ale dobra, w Polsce było dużo przypadków w pewnym momencie, bardzo dużo. I ustawianie godzin dla seniorów w sklepach, seniorzy potem wracają do domu, w którym są dzieci i wszyscy inni członkowie rodziny. I co, to jest jakaś wielka ochrona kogokolwiek? To co, jak jakiś jeden senior się izoluje i idzie do tego sklepu, to w tym sklepie są inni seniorzy, którzy się nie izolują. I co? No zgadza się. Kogo to ma uratować? I to właśnie jest dobre, tak? To właśnie w tej debacie, tam chyba nawet wprost padło takie słowo, że to jest strzelanie z armaty do komara, zamykanie całego kraju z powodu jednego przypadku, całego kraju. No aczkolwiek tak. Ja tutaj się nie zgodzę, że to jest głupie, bo wydaje mi się, że lockdown ma większy sens, kiedy tych przypadków jest, pojedyncze są te przypadki, niż dopiero obudzenie się, kiedy to już są setki, bo wtedy to już jest nie do opanowania, bo nie da się zamknąć wszystkiego. No, no i wtedy tak jest, nie? Że zamykają, otwierają, te cały czas jest dużo przypadków, to mi się wydaje takie coś jest bardziej nielogiczne. Ale też ciężko mi powiedzieć o tym, bo
Ja tak samo nie wiem, co się dzieje w Polsce, jak niektórzy z was nie wiedzą, co się dzieje w Australii, więc tylko mogę powiedzieć wam o swoich odczuciach. A one są takie, że no mi się źle tu nie żyje w tym momencie. Jedna najważniejsza i taka najgorsza rzecz w tych czasach w Australii jest to, że tymczasowi rezydenci tacy jak my nie mogą opuścić kraju, to znaczy mogą, ale nie mogliby wrócić. Czyli my już nie byliśmy, ja już nie byłem w Polsce ponad 2 lata, Natalia 2,5. To jest bardzo długo. To nie jest taka emigracja, na którą, że tak powiem, się zgadzaliśmy tutaj przylatując. I jeszcze gorsze jest to, że tak naprawdę nie wiadomo, kiedy to się skończy. No tak. Bo powstaje coraz więcej tych odmian i nie ma jakiejś daty takiej, żebyśmy mogli chociaż oszacować, kiedy będzie można spokojnie do Polski przylecieć. Jest duże obciążenie psychiczne. No, to prawda. Nasza wiza nie pozwala nam na wylot i przylot. Wiecie, wylecieć zawsze możemy. Chociaż nawet nie wiem, jak właściwie loty teraz działają, nie? Jakbyś chciał lecieć do Polski, to... Udałoby się to zorganizować. Muszą być wściekle drogie, bo jakby nie ma tego dużo, nie ma konkurencji. No i na pewno lockdown po przylocie do Polski byłby. I kwarantanna po powrocie? No, jeżeli by w ogóle jakimś cudem byśmy dostali pozwolenie na przylot do Polski i powrót tutaj, to wiązałoby się to z bardzo skomplikowaną podróżą, bo ona była nawet skomplikowana w normalnych warunkach, z 2-tygodniowym kwarantanną po przylocie do Polski i z 2-tygodniową kwarantanną po przylocie z powrotem tutaj. O ile by nam pozwolili. Więc... No, więc w naszym przypadku tak obecnie to mamy 2 opcje. Albo tutaj siedzieć tak długo, aż nie wiadomo, co się stanie. Albo wrócić do Polski, prawdopodobnie bez możliwości kiedykolwiek powrotu do Australii. Więc no, jak moja mama się mnie pyta, kiedy przyjedziesz mnie odwiedzić, to mnie stawia w takiej niezręcznej sytuacji, nie? No bo co mam powiedzieć? Nie wiem, czy pamiętasz, że na jednym z filmów, jak już było wiadomo, że jakiś koronawirus gdzieś się rozpoczął, to my sobie z tego żartowaliśmy, że a jest jeden przypadek koronawirusa w Australii, a my wkrótce lecimy do Polski. Kto by chciał nas przenocować? Jakie to nam się wtedy wydawało błahe i śmieszne. Ja nawet tego nie pamiętam. Ja, ponieważ jestem największym fanem naszego kanału i lubię sobie wracać do starych odcinków, to pamiętam to dokładnie, że tak sobie beztrosko wtedy zażartowaliśmy i 2 miesiące później... To samo słowo sparaliżowało świat. No, kurczę. I nie polecieliśmy do tej Polski. No, nie polecieliśmy. Trzeba zobaczyć, ile bilety kosztują. Tak z ciekawości. Mogliśmy się przygotować lepiej. Jeżeli was to interesuje, to na pewno znajdziemy i w komentarzach dopiszemy. Albo w opisie. W opisie jest link do Spotify. A tylko jedną rzecz można mieć w opisie filmu? Ja myślałam, że tylko jedną to subskrypcję można mieć. No to Krzysiu, jeszcze pochwal się, co w tym tygodniu się miłego wydarzyło w twoim życiu. Co masz na myśli? No twoje sportowe osiągnięcia. Tak, miałem dobre sportowe osiągnięcia w tym tygodniu z mojej siatkówki Rebound, która jest fantastyczna. Jak kiedyś wrócę do Polski, to otworzę taki, stworzę tą dyscyplinę w Polsce. Dobra, ponieważ nikt nie ogląda filmików o sporcie, ani o jakiejkolwiek tematyce okołosportowej, to ja wytłumaczę, jaka to jest dyscyplina. To jest Rebound Volleyball, tak. Volleyball. I to jest siatkówka w klatkach, takich siatkowych. I to jest jakby plażówka, że na piasku się gra. I jak się przebija albo odbija piłkę, to ona może się odbijać od tych wszystkich 4 ścian, od sufitu i w ogóle. Czyli taki jakby squash, tylko że siatkówka. Dokładnie. Jak ktoś zna tenisa i wie, jaka jest różnica między tenisem a squashem, to mniej więcej podobna jest między siatkówką a rebound volleyball. No i Krzysztof tam zaczął z, nie wiem kiedy, z 1,5 roku temu, z rok temu? No z rok temu. Tam sobie chodzić tak nieśmiało, a teraz jest największą gwiazdą w tym ośrodku, w którym gra. A tam gra przecież bardzo dużo osób. Och, mnóstwo osób gra. No, mieliśmy bardzo dobry turniej dwójek w ten weekend. Udało nam się zająć srebrny medal, a poziom był wysoki. Przegraliśmy tylko z drużyną, która gra w turniejach międzynarodowych, gra przed jak jeszcze były turnieje międzynarodowe. No. Także fajnie jest, ale nie wymawiajmy słowa sport, bo już podejrzewam, że trochę spadła oglądalność tego filmu. No fajnie.
No dobrze, to może jeszcze w temacie tym podstawowym krótko powiemy, jakie są nasze kontakty, jak oceniamy nasze kontakty dotychczasowe z tutejszą służbą zdrowia. I jak myślisz, czy jest lepiej niż w Polsce? Ogólnie nie tylko służba zdrowia, ale też wszystkie usługi. Mam wrażenie, że tutaj są takie bardziej na relaksie prowadzone. Nie ma żadnej spiny i wszyscy mają dla ciebie czas. Więc ja nadal przyzwyczajona z Polski, jak idę do lekarza tutaj, to tylko siadam i mówię tak, nie, tak, nie, do widzenia. Ale czasami nawet lekarz, wiesz, jest taki, no powiedz tam coś. I w ogóle nie pyta się na przykład mnie, nie? A boli cię coś? Tylko się mnie pyta, a co ty tam studiujesz, nie? Albo coś, takie tematy. No wiadomo, że w Polsce też są ludzie, którzy się interesują tak szczerze, ale tutaj to jest większość, tutaj to jest standard, że idziesz, ja już nawet dzisiaj byłam u fryzjera, nie? I ja wiedziałam, że ta fryzjerka będzie ze mną gadać i ja już musiałam się na to mentalnie przygotować i po prostu stwierdziłam, no trudno, będę musiała prowadzić jakąś rozmowę, mimo że ja nie lubię rozmawiać z ludźmi. Przygotowałam się i tak wszystko było, wszystkie pytania, wszystkie podstawowe pytania, na które zawsze muszę odpowiadać, jak ktoś wyczai, że mam akcent, to musiałam na nie odpowiadać teraz. Czyli skąd? Pierwsze pytanie, skąd jest twój akcent? Nie pytałam się, skąd jesteś, tylko skąd jest twój akcent, żeby, wiesz, cię nie urazić, bo może przecież jesteś Australijczykiem, nie? Który po prostu rodziców miał Polaków i dlatego masz taki akcent. To nie znaczy, że jesteś Polakiem. Możesz być Australijczykiem z akcentem. Więc pytają się, skąd jest twój akcent? I wtedy się pytają, a skąd jesteś? A potem się pytają, a kiedy tu przyjechałeś? A co tutaj robisz? Bla, 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 bla. Chyba muszę sobie wydrukować takie karteczki i po prostu dawać, jak ktoś zauważy, że mam akcent, to mu dawać, tak, mam akcent. To jest akcent polski. Przyjechałam z Polski. 2 lata temu. Tak jest, taki standardowy zestaw pytań. Jeszcze tylko wrócę szybko do służby zdrowia, nie będę już was zanudzał, tylko powiem taką ciekawostkę, że jeszcze nie zdarzyło się ani mi, ani Natalii, żebyśmy trafili do lekarza, który miałby jakieś wyraźnie australijskie nazwisko. Zazwyczaj to są ludzie, którzy widać, że pochodzą z Azji, głównie może z Indii. Z Indii, Także... Tak, tak. Ogólnie bardzo jest to wielokulturowy... Zawód? Chodziło mi o to, że tutaj ogólnie w codziennym życiu spotykasz bardzo wielu obcokrajowców, a w Polsce ja nie spotykałam. Zdarzało się tak, że były tygodnie, przez które nie spotykałam żadnego obcokrajowca. Och, lata. Ja nie wiem, ile ja spotkałem obcokrajowców w Polsce, ale przepaść jest ogromna. To jest, Polska to jest, wydaje mi się, dosyć typowy kraj monokulturowy, a Australia to jest skrajny przykład multikulturowego. No, ale dzisiaj właśnie też jak byłam u tego fryzjera, to ona mówi mi, że ona mieszkała w Sydney, ale się tu... Ona powiedziała, że ona mnie rozumie, nie? Bo się mnie pytała, czy ja tęsknię za rodziną i że nie mogę wrócić do Polski, ja jej mówię, a ona mówi, no ja cię rozumiem, bo ja mam rodziców w Sydney, nie? No, jest bardzo daleko. I jak są te lockdowny, to ona mówi, że swojej babci nie widziała 2 lata, więc to nie jest taka błahostka, nie? Ale ona mówi, że tutaj jest lepiej, w Queensland, bo Sydney jest za bardzo multikulturowe. Jeszcze bardziej. Jeszcze, czyli musi być dużo bardziej, skoro ona to tak mówi, że tu jest lepiej, bo tu jest mniej takiego miszmaszu. I akurat to mi się podoba w Polsce. Nie wiem, czy to o mnie świadczy dobrze, czy źle, ale podoba mi się, że Polska stara się utrzymać taką monokulturowość, że no, nie zgadzam się z tymi wszystkimi tradycjami, które starają teraz się niektórzy politycy siłą wprowadzić do życia Polaków, ale fajne jest to, że no nie wiem. To jest, myślę, że teraz jeden z takich wyjątkowych krajów, który nie stara się stworzyć z siebie kraju multikulturowego. Wydaje mi się, że to jest bardzo wyjątkowe, jeśli chodzi o Polskę, więc to jest zaletą. A nie wydaje ci się to inteligentne, że właśnie tutaj w Australii są stworzone takie procedury migracyjne, że w ten sposób sobie radzą z brakiem lekarzy, że po prostu ich importują i teraz, kiedy Polska staje się na celowniku imigrantów, bo staliśmy się trochę krajem tym jednym z bogatszych ostatnimi czasy i te kraje za naszej wschodniej granicy, Ukraińcy, Białorusini, Gruzini, dla nich to jest wymarzony kraj do życia. Nawet niektórzy mówią, że woleliby mieszkać w Polsce niż nawet w Niemczech. I
czy my byśmy nie mogli, my, polskie władze, polskie elity, stworzyć takiemu systemu migracyjnego, żeby tych wyławiać tych najlepszych z tych, którzy chcą. Jakkolwiek, może brutalnie to brzmi, ale Australia robi to od lat i może dzięki temu się rozwija. No, tylko Polska nie ma doświadczenia w tym, jak to robić, nie? Zgadza się, ale było dosyć dużo czasu, żeby się przygotować. A poza tym no, są gotowe wzorce w innych krajach, które można nawet kopiować. No, ale jak są wzorce innych zachowań, które są, wydawałoby by się, mogło logiczne, to tylko można się z nich śmiać. Jak na przykład z tego, że Australia robi lockdown na kilka przypadków. Więc jeżeli tak mamy zamiar podchodzić do tego, jak inne kraje sobie radzą, to nie wiem, jak to będzie. Na pewno będzie dobrze. No, kiedyś będzie. Tylko kiedy? Bo chyba będzie trzeba dać jakiś smutny tytuł. No, chyba tak. Dobrze. Wydaje się, że już na tyle daleko odbiegamy od pierwotnego tematu, że to jest dobry symptom, żeby na tym zakończyć. No, dziękujemy, że jesteście z nami. Fajny format, dobrze mi się gada. Myślę, że możecie się go spodziewać, tego formatu. Raz na dwa tygodnie? Podcastu. Raz na dwa tygodnie? Może raz albo na raz tydzień. Na tydzień? Zobaczymy. Podwójne podziękowania dla wszystkich, którzy dotrwali do końca. Dziękujemy. Do usłyszenia w sobotę.